No to znam, że to nie było, że to by nie było. Gdzieś do nich kręci, bo kolega kręci, to już nie umie. Cześć Boże! Cześć Boże! Witamy bardzo serdecznie naszego księdza proboszcza. Idę po koło. Piękna sprawa. Zaraz się po koło. Coś takiego. O, proszę bardzo. O, no to czym zadzieje się? Fajnie. Dobry. Nie, pani super, a my za pani nie zabrała. No super. Super, staraj drobę robić. No super, to dobrze mi takiego księdza robić. To zależy, jak jest. Można i trzeci dzień. No, i obudziłem. Ale kto prowadzi? Roba, ty będziesz prowadził, czy ja? Mogę jechać. No, bo ty możesz trasę wiedzieć, mniej więcej, którym ty chcecie jechać. Znaczy, ja tutaj znam całą okolicę. No, to ja będę pierwszy, ja znam trasę. Ty tylko bocznymi. Bocznymi. I jeszcze jedna, bo tam się tam staniemy jeszcze słaby, tak, nie? Mówi, że już był kiedyś. Czy ktoś ma przeciwko, czy może robić zdjęcia? Będzie uwidoczniony na zdjęciu. Jak ktoś ma przeciwko, to nie robimy zdjęć, bez RODO. Jest przeciwko, ręka w górę. Kto? Jak ktoś nie chce robić zdjęcia, tak zdjęciu, żeby zrobić, bez RODO jest. Nie ma sprzeciwu, proszę księdza. Serdecznie witam. Robimy zdjęcia. Co prawda w tym tygodniu mnie straszyli, że to podobno wszędzie ogłaszali się, bali. Mówili, że dużo ludzi będzie. Ja prawie z tym się nikogo nie widzę. A czuję, nikogo nie mam. Pojadę najwyżej. Poczęstować się. Moi drodzy, to jest tak, że wiadomo, że tutaj zakończenie jest zorganizowane. Tam jak bocznymi drogami, to pojedziemy tak. Bez żadnych. Spokojnie. Chodzi o to, żeby trochę się poruszać, nie? A potem jak będą jakieś takie większe drogi czy coś, to będziemy się dzielić, tak, nie? Żeby. Po 20, żeby. Po 20 ludzi będziemy się dzielić, tak mniej więcej, żeby nie było problemów, nie? Bo się okaże, że policja nas nie skończyła. Myślę, że jeszcze jedna bardzo sprawa, bo nikt nie jest ekstra ubezpieczony. Każdy myślę, że jest gdzieś tam prywatnie ubezpieczony, nikt za nic nie odpowiada. Lecimy po prostu, prawie każdy prywatnie sobie jechał. Tam słyszeli? Nikt nie jest ubezpieczony. A synek nie chce to. Ja nie wiem co to. To ten wiulcia szósta jego prędzej. Jakoś po pół nie wiem. Mąż się dał radę? Oni się, wiesz, wiesz, jakie oni mają plany, że no,
Ja pierniczę, oni dopiero tam! A my byśmy tam... To się zrobił drugi ligocki rajd rowerowy. Nie przepraszam, no, jakieś auto jedzie. A to tam tył dobije, chodź, jak oni ruszą, to tył dobije. No a ile? Trzymać. Zaś potem zanim szut ruszy, no jak wszyscy stoją, to ten ostatni zaś musi dodatkowo czekać, zaś później. A tu jest z Marty jedynie klasy? Ja też się uczyłem. A to jadą Leszka, to jest brat, nie? Brat pana Leszka. No my to wiecie. Szybko, nie? Też jedzie? Też jedzie? Tam gdzie babcia? Tak. A tam idą, to no jak pojedziemy całą trasę to około 38. Chyba, że jeszcze pojedziemy. A chcesz więcej jechać czy mniej? Czy w sam raz? Bo jeszcze jest propozycja, żebyśmy jeszcze tam nadłożyli do... Do starego kościoła, najstarszego kościoła na terenie naszej gminy, to do zanim się tylko tak zmienia. Czerwony, wiecie, nie podatrzymaj. No, się zbiją do kościoła. Na czerwony! Czerwony! Jesteśmy za Europą dużo do tyłu, bo w Europie przypada na 100 mieszkańców jeżdżących rowerzystów 42, a u nas w Polsce na 100 mieszkańców przypada 20 taksi rower. Czyli jak będziemy mieć tyle co w Europie, to się prawie raz więcej nas przybędzie wszystkim rowerzystom. Na razie stoimy. Narzucone. Aha. No, tam co jadą mniejsze dzieci, to nie dają rady. Dobry. Cześć.
podoba. My się nie przywitali jeszcze. Witam. Hej, cześć. Dobra, ja dziadzia, jak to czytam. Ty co, jeździsz to, czy nie jeździsz? Cały czas, od stycznia. Ja też dużo jeszcze. Zacząłem 1 stycznia, dokładnie. A. Tak ciepło było. Ja nie wiem, czy... No, bo ta zima taka była, wiesz, że nie było zimy. Znaczy potem w lutym trochę było przerwy, ale... Ale czy akurat 1 jechałem, to nie wiem. Chciałbym zobaczyć historię. W lutym trochę przerwy było, to tam na nartach pośmigałem, ale tak to prawie cały czas. No, no, na nartach jak kończyłem sezon, to kończyłem tu na Stycznym, bo fajne ceny biletów były. Można było w tym nowym ośrodku poszaleć. Chociaż powiem ci, kurde, mam ponad 10 lat narty i je tak zrypałem tam w tym ośrodku w tym roku, że to jest masakra. No bo to wszystko nowe, to rozkopane, pewnie jeszcze kamienie wystawały. No trochę mało śniegu, no trochę mało śniegu było. No ale wiesz, frajda była, bo ludzi nie było przede wszystkim, no to wiesz, to jazda jest poezja, nie? Nie masz ludzi, okie, pogoda super. No było super. Teraz tam jeszcze jakąś inwestycję robią, to ja nie wiem, czy oni to cały prawo... czas to rozbudowują. Ale nie wiem, czy to teraz z tym skrzyżnym tam łączą, żeby tak, można tak, z małego na tak, to... Tak, tak. Ciekawe, czy to z tym roku, to może w tym roku już to będzie gotowe. No na razie rozkopane jest tylko. Jakieś no, ale tam... widzisz jak to... Ja w zeszłym roku, łopie, byłem tam w lecie, tak gdzieś koło lipca, chyba sierpnia. Kurde, mówię, coś tu budują, też, wiesz, tam ten helikopter gonił z tymi słupami, tam skupiła wodę, tam coś tam dowozili. Ty i na sezon, łopie, już tyle... tych wyciągów, tego wszystkiego. No, no. No przecież teraz na Golgotę, ja w życiu Golgotą nie jechałem, nie? A w tym roku, że się tam puścił i super się jedzie. No wiesz, jak już masz twardo, fajnie tak, przygotowane, równo. No to... To nie ma problemu. Znaczy w ogóle pierwszy raz byłem w ciągu 10 lat w Szczyrku. Mnie tam to zniechęcało, wiesz, nie lubię tymi orczykami się... Właśnie, tam... mnie też to tam zniechęcało. To gdzieś nawet wolałem jechać do Białki Tatrzańskiej, czy gdzieś tam na Czarną Górę, czy na Rusiński. To daleko jest, nie? Tak. No, ale tam pojeździłem. Albo Litwinka, opie. Litwinka to jest też fajny stok. A ma tą zaletę, że ludzi nie ma. No właśnie. Ciężki dojazd, wiesz? Szczyrk teraz, kurczę, tam są niesamowite problemy z dojazdem w zimie. No. Kurczę, już od Buczkowica, bo no. Jeszcze dalej stoją. A to dobrze, ja tam... nie miałem wiem. Jechać w tym sezonie tam właśnie, ale jak się dowiedziałem o tych korkach, to zwątpiłem. Ale powiem ci, wiesz, bo to jak jedziesz przed lutym, to tak, ale no. W tygodniu, chłopie, jak rano w czas wyjedziesz, to kulturalnie zajedziesz, chłopie, na parking. Aha, miejsce, czyli nie ma tłuku. Nie ma, jeździłem, chłopie, i potem tak kurde, samo na to stopu. Trzeba będzie tak zrobić. Ale to w tygodniu, bo weekend to jest, chłopie, nieporozumienie. Jak patrzyłem na kamerkach internetowych, no. Jakie tam były te kolejki do wyciągu, no to bez sensu, że ja tam miał opie i 3 razy w ciągu godziny zjechał, nie? No to dokładnie. Jest bez sensu. Fajnie, fajnie, to by mi się podoba. Jak tak to połączą z tym skrzyżem, no to już będzie stopnie. Teraz ciekawe to zejście będzie, tyle ludzi. Oj, powiem ci, ale to my będziemy mieć już szlak przetarty, jak będzie zamknięty, to my już, kurde, tu jako z racji, że jedziemy z tyłu, to... A tam rozebrali tą figurę, nie wiem, tam coś to remontowali. Nie wiem, czy to jest nie wiem, jeszcze w tym roku tam nie byłem. No byłem tam, ileż, miesiąc temu albo więcej, to rozebrane było to całkowicie. Tam to nie wiem, czy to jest remont, czy... Myśmy na 3 lipki mieli zakończenie sezonu, to było 30 grudnia. Ja, no wtedy nie pojechaliśmy. Akurat no. Było 10 stopni tak. Mrozu wtedy. Fajnie była się ta... jechało. Aura była taka, tego nie wybraliśmy się. Lód tam był niesamowity, ale już w Sylwestra już było 12 stopni ciepła. No, było inaczej. Też jakieś nowe domy się wybudowały? No, a tereny fajne.
spokój, cisza. No dokładnie. Tu jest następna droga w remoncie. Na Jasienicę. No, ta na Jasienicę, tak. Zresztą mijam, bo tu nie da się trafić. Ale można fajnie tam na łazy pojechać. A teraz fajnie oznakowali trasę wiślaną. O ty, rewelacja. Ale no. Znalazłem jeden knij, chłopie. Myśmy też znaleźli jeden problem. Tam, gdzie jest Polna Łagodna. Właśnie, dokładnie. Nie ma oznaczenia. I łopie, sypiesz z jednej strony, tak z drugiej prosto, a powinieneś skręcić. Tak, 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 bo to taki... No klin tam jest, rzeczywiście. Tam jest klin, musisz o 270 stopni zawrotkę zrobić, a nie ma żadnego znaku. No to kto pomyśli, no to nie ma no znaku, pan radny, prosto, nie? Pan radny ze mną jechał właśnie i mówił, że to będzie trzeba interweniować w tej sprawie. Słuchaj, a druga sprawa, no to tak trochę wstyd, tu kurde na granicy Zabrzega z Czechowicami, to na wał wjeżdżasz. No te haszcze, te zarośla, tam, no to chłopie, to nie jest za przyjemne. Chociaż to wykosić kurczę albo coś. No to wykosić wystarczy, tylko to wiesz, no musisz to pilnować, nie raz w roku czy dwa razy, tylko to chyba ze 4 razy w roku by musiało być koszone. No ale wiesz, jak już zainwestowali tyle kasy... Znaczy no to... oni, ja się dowiedziałem, że najpierw oznakowanie, a potem droga. Aha. Tak samo jest koło zapory w Zabrzegu. Ty, a powiedz mi, a czemu puścili to kurde nie wałem? Bo uznali, że jest na wale za dużo ludzi. No i oni chcą tą drogę pod wałem tam asfaltować. A, no to jak to zrobią, bo tam jechałem ostatnio w tych kałużach, bo piję to fiksowe, nie wiem. No. A ja podejrzewam, że i tak większość ludzi będzie wałem jeździć. Ach, no to słuchaj, oczywiście, ci co znają, to tak. Ale wiesz, no nawet ci co nie znają, to się tam pewno wydrapią, bo to jest atrakcja. Matce Bożej i dalszą podróż. Pod Twoją obronę ciekamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, radzi gardzisz potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, radzi nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wszyscy święci i święte Boże, święty Wendelinie, amen, to Panie prowadź. Nie ma cię dęcy samochodu. Jakoś pani ma przed... Która pani ma przed... Pani sprzedaje te rowery. Którą ma pani przed... Zmieniamy?
coś. Nie napisz, to jest wielka, panie tak. Nie ma wody ze solą. Chcecie zobaczyć, że są... Ale ja się cieszę, że... Jeszcze tylko tam na przykład. Ty, doszło mi... Ta pani w żółtym przejechała cały Dunaj. Z góry do końca. Tak? No. Ona mówi mi, że ona nie tylko mąż, a że mąż i żona to jedno, no to ta by u nas przyjechała. Ja przejechałem w tym roku Pieniny. Pieniny przejechałem? Tak. W sumie Pieniny i jeszcze trochę Gorców. Ale tam Przełęcz Knurowska. Tak się mi skojarzyło, bo miejscowość Knurów. Knurów na Śląsku. No właśnie, też tak myślałem, bo pytałem się jednego gościa, gdzie tą drogą zajadę? On mówi do Knurowa. Ja myślę, kurczę, to aż pod, gdzie aż pod Gliwice, kurczę. Nie, ja pojechałem. A to taka wieś w Knurów się tam nazywała. Tak, tak. Moich tu jest znajomość. Pomalutku ruszamy. Kiedyś jadę samochodem również. Jak wzory. Tam już jadę. I nic nie wyjechał. Ja przeważnie tam jeżdżę, ale nie, każda droga jest dobra. Ach, do domu podać. Ojciec, to blisko jesteśmy, południowy, Komin, południowy. A ksiądz? Ksiądz stąd nawet do Watykanu zajechał na rowerze. 3000 km. No. Takie fajne widoki stoją. No, a ten gościu koło ciebie zajechał nawet do Fatimy. Który? No ty. Jeszcze nie. Byłeś w Fatimie na rowerze. Górze ja. Józef, cicho. Każdy, się powiem, biały dwa kominy, ale w lewo taki słupie. To są trzy lipy. Tam pojedziemy. Tak, to są trzy lipy. Myśmy tam byli 30 grudnia. To jest pasmo Beskidu Białego z Robaczą Łączką. Beskid Śląski, Glimczo, Błatnia. Kombin to jest w Pszczynie, ten tutaj po lewej stronie. Nie widać go całkiem z jeziora. No wszystko jak na dłoni. A tam daleko widać Tychy. Tychy, tak? Tak. Jak jest Smolka i Jaworzno. To są nasze trzy lipki, tamten właśnie. Kazek, a to co to jest? To jest Międzyrzecze Górne. Jak pojedziemy do Międzyrzecza, właśnie do Mazalcowic. Mazalcowic, trochę Komorowice i potem trzy lipki. A trzy lipki dlatego, że w 1939 roku to był punkt obserwacyjny. Były tam lipki, teraz już nie ma. No i wycięli te lipki. Bo Niemcy się na tym zerowali. Ale posadzili nowe trzy lipki. Ale bunkry są do tej pory. A tam nawet widać elektrownię Jaworzno. Widać kopalnię i tak na lewo od tego masztu. Jaworzno.
Dachę, Szczawica, Krościenko. Ale gdzie spałeś? Znaczy nie spałem w ogóle. Ja tam przyjechałem rano, tak koło 6 i cały dzień tam jeździłem prawie. Przełomami dynę. Tak, tak, piękna trasa jest. Tylko że strasznie trzeba tam uważać, bo ludzi dużo, a żadnej bariery tu nie ma. Tam idzie spać, kurczę, z 5 metrów do tego Dunajca. Ja pamiętam, że co roku najładniejsze miejsce w naszej okolicy. O, pięknie tam jest. I zawsze śpimy w Stromowcach pod trzema koronami. A, to ja w Stromowcach pod Tamą miałem auto na parkingu. I tam autem dojechałem, nie, i potem na rowerze. A jest też fajna trasa rowerowa z Nowego Targu do Trystena na Słowacji. Ona idzie starą linią kolejową. Też piękna trasa. Dlatego trzeba z rajdzie jechać, bo najbliżej na tę trasę do Trysteny. A teraz budowali pociąg, bo tam nie zawsze pociągiem do rajczy. No, no właśnie, bo tam jest remont tych torów.
uważajcie, bo jest ustąp. Jedź, Magda! Magda chce ustąpić. Tak, tak, tutaj. Tego na miliardowica, tylko trochę zarosło, a może widać trochę. Stamtąd bardziej. Ale nie, stół stąd jak się stanie u góry. Chodź ze mną tam na górę. Mi się zdaje, że to jest wieża naszego kościoła. No, 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 ten Stasiu, zabrał pożyczyć. Tu z tej, jak się wyjdzie tam, o. To mi się wydaje, jak gołym okiem chyba to jest na miliardowica. Proszę, tam pan pożyczyć. No mi się wydaje, że z tego jak się wyjdzie, to widać wieża naszego kościoła. Ja gdzieś gołym okiem dostrzegłem, ale trochę zarosło. No. Andyk, chodź! Ale też zaszło. Co, Jurek? No, jest to tak. Bo ksiądz chyba jedzie na końcu. To podejdziemy tam później wszyscy do nich, bo... Widać kościół z Ligoty, ale z miliardowic. Prawie drzewo za swoje.
Chyba widać, chodź tu. Widzę, widzę kościół. Przez lunetkę popatrz się. Przez lunetkę będziesz widział. Popatrz przez lunetkę. Od kościoła wilgocie w lewo. Tak. A, faktycznie. Nie wiem, ktoś mi dał lornetkę, ale nie wiem czy ja. Gratuluję wszystkim, którzy przeżyli. Jakoś. Na tercji olejka. Zapraszam się bliżej, odmówimy sobie koronkę, spokojnie. No, zapraszam wszystkich, którzy tak jest bliżej. Tak bliżej, bo dopompujemy pani pierwszą. Dobra. Może staniemy sobie, zrobimy zdjęcie, prawda? Zostawiamy tak troszkę, żeby niżej musimy stanąć. Możemy to. A może to zrobimy tak, że idźcie najpierw w tamtą stronę do krzoków, zrobimy zdjęcie z widokiem, a potem. A na schodach zrobimy, potem schodzie trochę tak skrzyż, żeby objąć, nie? Idziemy sobie tak 50 metrów stąd i wtedy zrobimy z krzyżem całym, nie? Tu 50 tylko. Zrobimy tam. Ile zdjęć? Gotowe. Ale już nie jest wyciąg. Chłopcy, zamień się. Ja nie umiem odsłuchać. Ale i zrób z No a jo? Ja się muszę jakoś złamać. No dobra, to powiem. Oni jadą w wóz rzeki, koło cmentarza gdzieś, nie górną drogą. To ja nie wiem. Nie wiem, czy teraz to jest. Koło cmentarza. Koło cmentarza, nie górną drogą. Dzień na składzie. Nieładnie tam. Nawigacja. Gdzie wszystkie? Na dole tam. Koło rzeki jadą, po cmentarza. Ale no bo oni też tam wyjadą, to też tym. Dlatego tu wyjedziesz, a pod kościelem czekają. Nie, nie jadą. No jadą, że ku kościele poczekają. Czekajcie, no to poniżej. No, to się dogada pan Bożek i... Niech poczekają. A to by się tam wcześniej już na dół pojechali. Aha. I to pojadą główną już tam, po nizinę. No to czekajcie tam na nas, po tego sklepu. No. No to tu wiecie. Hej! Oni jadą, Ale tam też wyjadą. No tu jedziemy. Jedziesz tu? No tu zjedziemy. Zapraszamy. No. Nie, żeby z nimi jechać, to ty trzeba. No chodźcie, no bo co? No, nie będziemy się kierować. Nie będziemy się kierować. Wracamy. A ta na szulipki z powrotem i z tym to dopiero będzie.
Co oni to robią? Zwracają się? Ale to co, to już trochę pojechali. Co to robią? Mniejsze perwy. Nie, ja wiem, on ma w trosce o tych ludzi tutaj, którzy byli i nie dali rady, wiesz, żeby sobie, no, żeby nie błądzili, może nie no, chyba tak. To, no i to, no. Że reszta sobie radzi, da, czyli ze mną, doświadczeni cykliści są, no, a on są tą grupkę. A dookoła zapory pojedzie? I mówił, że jeszcze nie wie, żeby się mu przypomnieć. Aha. No, ale chciałby jechać. No, tu jest ten sklep za mostem. Chyba dobrze myślę, chyba tu do sklepu. Nie wiem, że wzdłuż rzeczki jedziemy tu i tu koło sklepu sobie leczę. Pani Leszek tam. Aż zeszli wszyscy się? No i decyzja teraz. No i ja mówię, no bo to... była za duża różnica no, między pierwszymi ostatnimi. Spokojnie, jedziemy do kukurydzy. Katarz nie zrobię następny raz. Spokojnie, nie? Widzicie, że nie widzieli ostatniego? Nie, w ogóle, bo tak ja przyjechałem, ja czekałem na nikogo, zanim... I, a nikogo nie było. Ani w jedną stronę, ani w drugą stronę. Ja czekałem, zanim oni przyjechali. Kiedy oni przyjechali? Na skrzyżowanie było pusto. Czekałem, no, aż ksiądz pojedzie, no, bo wiedziałam, że ksiądz jedzie ostatnio. No, dobrze. No, ale nie, nie pojechali. Ale pojedziemy teraz tu. Tak, no w lewo tak normalnie. Tak, po, przez kukurydzę. Ale tu za chwilę w lewo i taka gorsza puszka. Ale Bo tu wcześniej, zaraz, nie ma drogi. Tu? Tu jest.
prawo droga i na górne do mundu włączone, jak chciała wyglądać na Facebooku. Ja się nie Zorota na pewno pojechała, bo ja widziałem jak jechała. Teraz już zaczął. On powinien mi pojadę prosto. Ja to za duże tempo. Thank you.
tego połocza zostało, czy ja? Teraz bardzo proszę uzupełnić kalorie, ale nie tak ostro, żeby nie wróciły. Ale jeszcze jadą, to byśmy szybciej. Byśmy dalej jechali, a szybciej dojechaliśmy. Ale my już pizzę zjedli. O, pizzę, pizzę. Już tutaj się nie spotkali takich, co mówili, że... Jeszcze muszę zrobić, żebym na zdjęciach mógł zobaczyć zmianę na twarzach. Bardzo dziękuję. No i co? Następne będzie łatwiejsze, bo dookoła jeziora, więc jest co pić i jest płasko. Oczy na sobie dał jeziora od strony Zabrzega. Także się umówimy, to jakoś tam się umówimy o wpół do pierwszej, to wystarczy stąd wyjechać, żeby dojechać tam na wał? Spokojnie. No, to się umówimy o wpół do pierwszej, żeby się nie stracić. I tam nie ma już zakrętu, bo na lewo się nie da skręcić, bo jest jezioro. No, górek nie ma. A zrobicie jeszcze później w październiku, bo my to rozliczymy. Zrobimy jeszcze może w październiku, bo ja myślałem, że gdybyśmy to zliczyli na przykład do 11 listopada mieli stówę, to super. A o. Dla wariotów 11 listopada od pomnika do pomnika 100. O. Na jeden dzień. Ale to dla wariotów. Fajnie. To ja się nie Ale tak, sumujemy te może wyjazdy, może nam tak siądzie, żebyśmy przez te jeszcze 2 miesiące to zrobili, bo... tylko bo to jest to? Tak, że w październiku będzie problem po południu. Chyba kilometrów. Dlatego, że... Będą spotkania w popołudniu w niedzielę. Każdą niedzielę będzie dla innej grupy zrobione spotkanie w ramach misji. No także będzie to będzie trudne, nie? Nie. Ale to wszystko będziecie wiedzieć. No. Także. To bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i to do zobaczenia. To jeszcze mamy we wrześniu przecież 3 z niedzielę. W imieniu całej grupy chcieliśmy też serdecznie podziękować. Proboszczowi, że nam ja się bardzo cieszę, żeście mnie wzięli i mnie nie zostawili. Ja. Dzięki, serdecznie dzięki, wiem, że mnie nie zostawiła. Bardzo dziękuję. Bo bym się zgubił, nie wiedziałem, gdzie mam jechać. To bardzo serdecznie dziękuję i do zaś. Nie? No i bardzo proszę napisać na maila, wysłać jakieś tam wrażenia swoje, bo wtedy ja podepnę zdjęcia. Wyślemy to, jutro już będą zdjęcia. Ja wrzucę zdjęcia dzisiaj, a jak tylko się pokażą jakieś tam jedna, druga relacja, no to może będziesz już same zdjęcia, nie? Żeby były jakieś wrażenia. Ty też będziesz coś tam? No film będzie. A na Roba 25, w internecie jak ktoś wejdzie, Roba 25, to jest ten ligoty człowiek, będzie film nakręcony nawet, zdjęcia, film będzie dokładnie. Dzisiejszej, że tak powiem, wyprawy. Roba 25, zaglądasz, Robert ma na imię, od imienia, Roba 25. Łatwo zapamiętać. I będzie film dzisiaj w tej wyprawie. Także dziękuję bardzo. To po to się wyjadę, jak się wracać z Zabrzeg. A my jeszcze na zaporę, na zachodzie. Mało, my się rozkręcimy. No jak zachodzi słońce? No to tylko 36. A, no ale to się umawiamy, że liczy się to, co wspólne. 36 trzeba jeszcze dwa razy tyle, żebyśmy stówę jeli, nie? 37 dzisiaj. A może 7. Zależy gdzie kto jechał. Ciekawe ile ja mam. Pewnie 31, dwa skróty. Nie wiem czy na skróty. Nie, nie, bo myśmy jechali tą główną drogą. Nie? Także to nie wiem czy na skróty. I trza... i to... Ja bym także do zobaczenia, dzięki. No. Bogiem, trzymajcie się. Bogiem. Dziękujemy bardzo. Bogiem. Idziemy na to. Nie, nie, dziękuję. A gdzie tam na polu? Chodź, od razu.
Tak, i jeszcze może za dwa zdania od kamerzysty. Oficjalnie ta dzisiejsza rajza się skończyła. Rajza, czyli wyprawa rowerowa. Jak ktoś nie wie, jak ktoś ogląda moje filmy, to wie, że ja godzę po śląsku. Ale wiadomo, że jak jest też sporo ludzi, co nie kumają tego języka, tej gwary, tej gotki, to trzeba też do nich mówić po polsku. Ale mniejsza z tym. W każdym razie dzisiejsza nasza rajza była fest wyjątkowo, bo mieliśmy nowego uczestnika. Jak zdążyli wszyscy zauważyć, był to ksiądz, czyli po śląsku ksiądz się nazywał Farosz. Z parafii Miliardowice, czyli z mojej parafii. Także no fajnie, że taka inicjatywa jest. I cieszymy się z tego. Mamy to fezrod. O, jak to się godo. Także są już zapowiedzi, w sensie zapowiedzi rajzów następnych. Ma być też rajza dookoła jeziora Goczałkowickiego, czyli tego jeziora, co tam jest, Śląskiego Morza. 23 września mamy nadzieję, że będzie klara, czyli dobra pogoda. No i cóż, no wyjazd się no fajnie udał. Było nas no sporo, ja tak myślę, że z 85 ludzi. Także no fajnie nam to wyszło dzisiaj. Trochę my tam końcówka mieli taką troszkę pomieszaną, bo miała być też dzisiaj święto Katarzyna w Czechowicach, najstarszy kościół w całej gminie Czechowice, dziedzice. No ale jednak uznali, że będzie to gdzie indziej, czyli gdzieś w następnych wyprawach. O. No i co? No i będziemy jeździć, nie? Jak jest taka inicjatywa, jak Miliardowice zaczęły jeździć na rajzy, na rowery, na koła, no to trzeba to towarzystwo zachęcać nie tylko ligockimi rajdami rowerowymi, ale też i takimi wypadami, można powiedzieć, że parafialnymi. A ja się jeszcze wybrałem na taką małą rajza koło jeziora Goczałkowickiego, ale też już za chwilę będę kończyć. Bo się pomału troszkę tak przyćmywo. A jutro trzeba iść na pierwszą zmianę do roboty. No i czeka mnie też fest robota, bo trzeba ten film jak najprędzej dać na stronę www.roba25.pl.pl.
taki dziwaczny adres, ale nic na to nie poradzimy. Zmiana to by trochę fest pomieszała wszystko, więc zostaniemy przy takiej nazwie. Ale i te zdjęcia, jak można było zauważyć, robił nasz farosz, czyli ksiądz. I na stronie parafialnej www.miliardowice.com też zdjęcia są. Taki podtytuł galeria albo aktualności, tam to wszystko jest. Także zapraszam także i na stronę parafialną kościoła rzymskokatolickiego w Ligocie Miliardowicach. Jeszcze raz powiem, miliardowice.com. Tak, to już są Kopaniny, czyli dzielnica Bronowa. A tu kamerzysta się nie nagrał na filmie, więc teraz na sam koniec. Także no, zapraszamy na następne wyprawy, na następne rajzy. No i do zobaczenia. A może jeszcze coś się nakręci, żeby pokazać ta nasza mała ojczyzna.